sercze, że przychodzimy do Boga tacy, jacy jesteśmy i mamy z Nim społeczność. I tak jak tutaj Janusz modlił się, że z każdej sytuacji Bóg daje nam wyjście. On jest realnym Bogiem, On jest Bogiem praktycznym. Nie gdzieś tam siedzi. Przypominam sobie, jak byłem jeszcze ministrantem, byłem religijnym człowiekiem, modliłem się do obrazu tysiące razy, on nie odpowiadał do mnie ani razu. Byłem załamany, zrozpaczony, sfrustrowany. I wiecie, dzięki. I poszedłem w świat, bo gdzie miałem iść? Ale dzięki łasce Bożej, ta pieśń, która tutaj była śpiewana, wiecie, kiedy ta pieśń jest śpiewana, przeżywam ją w szczególny sposób. To łaska Boża mnie znalazła. Łaska Boża podźwignęła mnie. Łaska Boża zbawiła mnie. Łaska Boża usprawiedliwiła mnie. I z łaski Jego mogę tu żyć. Nic z siebie. To mogę wszystko zawdzięczać Bożej łasce. I zobaczcie, niby tak jak Ania mówiła, zespół jest okrojony, ale co to znaczy profesjonalizm, nie? W każdej sytuacji jest wyjście. Wiecie, ja chciałbym się podzielić takim ważnym tematem Bożych obietnic. To jest niesamowite, wiecie, że mamy Boże obietnice. Pozwólcie, że zanim przeczytam fragment, pomodlę się. Panie, tak bardzo Ci dziękujemy za Twoje słowo, które jest wieczne, które jest niezmienne, które jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Proszę Cię, abyś wzmacniał naszą wiarę, abyś mówił do nas teraz, Panie, abyśmy mogli rozkoszować się Twoimi obietnicami, Panie. W chwilach trudnych, chwilach, kiedy przychodzą różne doświadczenia, Ty jesteś tak blisko. Dziękujemy Ci za to. Pobłogosław to słowo i to, co będzie mówione, Ojcze. Proszę Cię o łaskę w imieniu Jezusa. Amen. Otwórzcie sobie drugi list Piotra. I ja chciałbym przeczytać z pierwszego rozdziału dwa wersety, trzy. Boska Jego moc obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez którego darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, poznań i tak dalej. Wiecie, to jest bardzo ważny fragment Słowa Bożego dla mnie. Ja wierzę, że Bóg powołał nas do czego? Do świętości, do uświęcenia, do wyłącznej własności dla Niego. Kościół, to znaczy eklezja, to też rozmawialiśmy, to są ludzie wywołani z tego świata, aby żyć dla Boga, aby być poświęceni Bogu. Pamiętam, kiedy mnie doszła łaska Boża w więzieniu i mimo, że oddałem życie Jezusowi, wiecie, byłem niewolnikiem grzechu, byłem związany różnymi nałogami, różnymi, znacie, niektórzy znają moje świadectwo. Ale wołałem do Boga, bo dlatego, że uchwyciłem się Bożej obietnicy. Jeśli Syn Boży Cię wyswobodzi, będziesz prawdziwie wolny. I wiecie, ja nie dawałem Bogu spokoju. Ja upadałem, jak grzeszyłem i wiecie, wiedziałem też, że nic mi nie da, kiedy będę mówił Panie, Panie, jeśli nie będę miał Jego miłości w moim sercu. Jest taka obietnica w Ezechiela i w Hebrajczyków, że zawrę z domem Izraela nowe przymierze, dam im nowe serce, mojego ducha dam do ich wnętrza i będą mnie służyć, będą mnie znali, nikt nie będzie ich musiał uczyć. Pytam, dlaczego tak wielu dzisiaj wierzących idzie za duchami zwodniczymi, szukają, biegają, przecież Jezus jest wszędzie, to ja w komorze mam z Nim spędzać czas. Pamiętam, kiedy wychodziłem z więzienia i jako wierzący bałem się wyjść z więzienia, a taki brat powiedział, bo Bóg dobrze wiedział, że się boję, bo wiecie, mając 40 lat, same dyscyplinarne zwolnienia, 10 lat kryminału za sobą, do czego ja mogłem wrócić? Jak ja byłem złodziejem, jak ja kradłem, a wiedziałem, że z Bogiem już tego nie mogę robić. I wiecie, byłem wystraszony, bałem się. Ale Bóg powiedział przez brata, nic się nie bój, nie będzie może zbyt wesoło, ale masz Boga. Gdy będzie ciężko, zamykaj się w komorze i wołaj do Boga, będziesz widział cuda. I wiecie, fajnie się mówi, ale w praktyce to jest trochę trudniej, wiecie sami z doświadczenia. Ale wołałem do Boga, kiedy było bardzo trudno i Bóg nigdy nie zawodził. Bóg przychodził z pomocą, odpowiadał, dlatego że On z każdej sytuacji daje wyjście. I uchwyciłem się tego słowa, mówię, Boże, ja nie chcę grzeszyć,
Ja chcę pracować dla Ciebie, żyć dla Ciebie. Daj mi moc, daj mi łaskę, zmień moje serce, ja chcę być święty. I wiecie, przyszedł moment, kiedy spotkałem się z Jezusem na hotelu. To było tak realne spotkanie, jak to, że ja dzisiaj z Wami stoję. Pamiętam Jego głos, kiedy do mnie mówił. Pamiętam, kiedy pokazał mi wszystkie grzechy, z których pokutowałem. Kiedy zobaczyłem Go przez moment na krzyżu, wystraszyłem się, ale On zmienił moje serce. Wiecie, w jednym momencie zabrał to serce kamienne, które nienawidziło ludzi, które nienawidziło samego siebie. Ja nienawidziłem ludzi. Mną interesowali się już mafiozi w więzieniu. Prawdopodobnie trafiłbym do mafii, gdyby Jezus się nie spóźnił. Ale Jezus się nigdy nie spóźnia. On zna nasze serca. Wiecie, ja Mu dziękuję za to, że niby nie poszedłem tam szukać Boga, ale On dobrze wiedział, jak mnie tam przyprowadzić. Żebym usłyszał Boże Słowo, żeby to Słowo padło do serca, żeby wydało plon. I Słowo Boże mówi, że jarzmo Boże jest jakie? Miłe i lekkie. Dlaczego tak wielu chrześcijan jęczy, krzyczy, to jest źle? Ja wiem, bo też tak było. Chciałem czynić dobrze, a czyniło się mnie źle. Ale kiedy Bóg zmienił moje serce, pójście za Jezusem stało się miłe i lekkie. Dlaczego? Bo Boża miłość wypełniła moje serce. Boża doskonała miłość wypełniła moje serce. To nie ja byłem doskonały, ale to doskonała miłość była we mnie, że zacząłem kochać ludzi, patrzeć na ludzi z miłością, że mogę kochać Boga, rozkoszować się Bogiem. Kto to sprawił? Jego łaska. Ale ja uchwyciłem się tej obietnicy i nie puściłem Boga, dopóki On nie przyszedł do mnie. I On zmienił moje serce. On uczynił z wilka owcę. Owce, która teraz polega na Jezusie, nie na swoich siłach, nie na innym człowieku, nie na swojej mądrości, ale na tym dobrym pasterzu, o którym tu Janusz mówił, kiedy się modlił. I wiecie, mamy wspaniałe Boże obietnice. Przez Boże obietnice jesteśmy zmieniani w boską naturę i proces uświęcenia chrześcijanin to jest progres. To nie jest, że już teraz Bóg dał mi nowe serce, już mogę sobie robić, co chcę. Nie, dał też wraz z miłością, dał bojaźń Bożą w moje serce. Ja boję się dzisiaj grzeszyć, dlatego że znam konsekwencje grzechu. Co siejemy, to co? To i zbieramy. Grzech cię dogoni. Nie uciekniesz przed grzechem. Rozwiązanie jest pod krzyżem. Dlaczego tak wielu chrześcijan goni? Tu po zborach, tam goni, szukają. Tu jest Chrystus, tam Chrystus. A Biblia mówi, nie idźcie tam, bo gdzie spadlina, tam zlatują się sępy. Chrystus jest wszędzie, jest w komorze. Tam Go masz szukać. Tam się masz z Nim spotykać, pod krzyżem. Tam jest rozwiązanie twoich problemów. Wiecie, w Hebrajczyków w 6 rozdziale jest napisane też 11-12 wersy. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociążałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Dlaczego ludzie nie trwają w modlitwach? Bardzo często mówią, ale ja się modliłem. Ale ja mówię, dobrze, to modliłeś się, to dobrze. Ale czy wymodliłeś? Ale czy to wymodliłeś? Modlić się mogę. Ale czy to wymodliłeś? Czy to stało się? Bo Jezus mówi, proście, a co? A otrzymacie, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Bądź wytrwały w modlitwach. Ja 1,5 roku modliłem się, żeby Bóg zmienił moje serce. Rok czasu wołałem, żeby mnie uzdrowił. Miałem nerwicę serca, miałem nadkwasoty, różne rzeczy po tych wynalazkach, które piłem. I to po roku czasu przyszło Słowo Boże, że w Jego sińcach, ranach jesteś uzdrowiony i przyszły uzdrowienia na świadectwo dla lekarzy, dla mnie. Rok czasu wołałem. Nie dawałem Bogu spokoju. Uchwyciłem się obietnicy przez wiarę i cierpliwość. Wiecie, dlaczego nie mamy dzisiaj cierpliwości? Wszystko, świat biegnie tak szybko. Szatan przyspieszył tempo. On ma mało czasu, a my byśmy chcieli instant, szybko, już. Jesteśmy nauczeni szybko, niecierpliwości. Już, teraz. I to się kończy tym, że nie doświadczamy, gonimy. Wiara nasza zanika. Bo jest napisane, że w czasach ostatecznych wielu wiara zanika, miłość oziemnie. Bo szukają nie tam, gdzie trzeba. Pod krzyżem Jezusa są rozwiązanie. Pod krzyżem Jezusa są rozwiązanie. Jest wszystko w Jezusie. Wszystko mamy w Jezusie, co jest potrzebne do życia pobożności. Musisz to tylko wziąć przez wiarę i cierpliwość. Amen?
Nie szukać gdzieś tam, nie biegać tu i ta. Pod krzyżem jest rozwiązanie moich problemów. Wiecie, ja bardzo lubię Boże obietnice. Kiedy przychodzą różne doświadczenia i próby, a będziecie przechodzić przed próby. Mówię, będziecie, mówię razem, bo ja pierwszy też. I ja nie lubię prób. Ja nie lubię doświadczeń. Lubicie? Ja też nie lubię, ale musimy przechodzić. Dlaczego? Żeby w naszych słabościach doświadczać Bożej mocy. Ale wiecie, kiedy przychodzą ciężkie dni, wydaje ci się, że nikogo nie ma, że przychodzi presja i jak się zachowujesz? Czy patrzysz na problemy? Czy patrzysz na burzę? Co jest twoją wtedy obietnicą? Ja patrzę na obietnicę. To, co Jezus mówi, nie to, co okoliczności mi mówią, nie to, co nieszczęścia czy różne, które przychodzą, ale patrzę na Boże obietnice i czekam, że zajaśnieje mi Chrystus. Bo wiecie, tu jest taka, ja lubię rozkoszować się obietnicami. One są realne. One muszą być w twoim sercu. Kiedy przyjdzie doświadczenie, musisz powtarzać te obietnice. Musisz je mieć w sercu, musisz żyć tymi obietnicami. Wiecie, tu jest takie słowo, w psalmie 34, przeczytam go, od 18 wersetu, 17. Wołają sprawiedliwi, a Pan wysłuchuje ich. Tu nie ma sprawiedliwi, ale w gdańskiej i w innych jest przekłada. Wołają sprawiedliwi, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Szczerze wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złamie. Widzicie, dzisiaj głoszone jest prosperity, wiecie, Ewangelia sukcesu. Ty musisz mieć naj, ty jesteś, wiesz, tylko mów sobie, że jesteś, tylko wiesz tak, a zobaczysz i nie musisz czekać, może stać z kolan i już to mieć. Nasłuchałem się tych rzeczy. Wiecie, ale widzę cyrki, a nie życie z Bogiem. Widzę szoły, a nie jakieś prawdziwe życie chodzenia. Nie widzę owoców nawrócenia. Wiecie, i ja wierzę, że to wszystko jest tak jamy. Wiecie, tu Biblia mówi, że sprawiedliwego żadna kość nawet nie będzie złamana. Wierzysz w to? Tak mówi Biblia. Że Bóg strzeże wszystkich twoich kości. Nie zapomnę, jak pracowałem na kopalni, Bóg dał mi pracę, pracowałem na warsztacie, remontowałem wagoniki kolei podziemne. I wiecie, dostałem takiego pracownika, pomocnika, pijany, odesłałem go tam, żeby sobie poszedł, żeby mi nie przeszkadzał. I spieszyło mi się i spadł mi wagonik na nogę. Ale na kopalni ma się takie buty z okuciem blachy, ale mimo to przygniotło mi palę. I wiecie, tam bolało, utykało, ale szedłem. Ale kiedy się zacząłem kąpać, patrzyłem palec napuchnięty i mówię, pójdę do BHP, zgłoszę, bo w razie czego, gdyby coś się tam działo, no to jak nie zgłosisz wypadku, to nie masz później płacone. Ale na to całe nieszczęście, czy szczęście, trudno to powiedzieć, był tam kierownik BHP. I kiedy powiedziałem mu o tym palcu, wiecie, na karetce mnie wiozą do prześwietlenia. Wstyd, mówię, Boże, gdzie jest ta karetka, gdzie to z takim palcem? Ale wiecie, kiedy zrobiono mi prześwietlenie, siedzę sobie tam na tej ławce, a Bóg do mnie mówi, żadna kość twoja nie będzie złamana. I zanim oni mi przyniesie to zdjęcie, mówi, fajna wiadomość. Ja wiem, nie ma złamania. Bo jak tam sobie siedziałem, to sobie tak pomyślałem. A lato, ciepło, dobrze by było, jakby taki paluszek pęknął w gipsie, wolne. A Bóg dał mi to słowo. Wiecie, żadna kość twoja nie będzie złamana. Bo ja strzegę twojej kości. Ja jestem twoim wybawcą. Patrz, jakie cudowne są obietnice Boże. Wiele nieszczęść. Będą przychodzić. Biblia tu mówi nieszczęść, ale to są naprawdę doświadczenia i próby. Czy bez Bożej woli może ci się coś stać? Nie ma takiej opcji. Bóg poddaje nas próbom, doświadczeniom, aby nasza wiara była opierała się na mocy Bożej. Nie na poznaniu tylko, ale na Bożej mocy. Kiedy bym nie doświadczał w swoich słabościach, ja krzyczałem, ja płakałem nieraz w tych doświadczeniach. Mówię, Boże, ratuj! I Bóg przyciągał, wyciągał mnie aż do maksimum i przychodził w ostatniej chwili z rozwiązaniami. A wiecie dlaczego? Żeby kształtować moją wytrwałość, żeby kształtować moją cierpliwość w oczekiwaniu na Boga. To jest moc. Wiecie, nabieramy mocy, nabieramy miłości do Boga. Wiemy, że u Niego jest rozwiązanie. Żebym nie polegał na sobie samym. Żebym stał się słaby.
Kiedy Bóg powołał mnie, dał mi wizję, wiecie, wszystko chciałem robić, wszędzie było pełno Staszka. Później okazało się, że to nie tędy droga, że to Bóg słabemu daje moc, bezsilnemu moc w opitości. Bóg dzisiaj mnie uczy cichości, pokory, bo taka jest Jego droga. Kiedy nie idziesz drogą cichości, pokory, idziesz w pysze, to Bóg ci się będzie przeciwstawiał. Bądź na to przygotowany. Nie diabeł, Bóg. Dlatego, że Bóg się pysznym przeciwstawia. Tylko pokornym łaskę daje. Skruszonym sercem nie zgnębi, nie zgardzisz, Boże. To jest miła ofiara, kiedy jesteś skruszony przed Bogiem. To jest miła ofiara, kiedy przychodzisz do Boga zależny od Niego. Kiedyś Dawid Wilkerson pytał się Boga, mówi, dlaczego my tak długo musimy Cię ciągle prosić? A Bóg, wiecie, co mu powiedział? Dawidzie, to jest miłość. Zobacz, ty wiele spraw chcesz robić, gonić, a tak mało przychodzisz do mnie. A przecież ja Cię kocham, ja chcę spędzać z Tobą czas. Kiedy jesteśmy przemieniani? W Bożej obecności. Chorobą dzisiejszego wieku jest brak czasu. Żyjemy w czasie zautomatyzowanym, w czasie skomputeryzowanym, a nie mamy czasu dla dzieci, dla siebie. Bo szatan wie, że czasu ma nie ma, mało i goni wszystkich, już pejczę wiecie, do przepaści. Zatrzymaj się. U stóp Jezusa jest rozwiązanie. Wiecie, i na koniec, już będę kończył, jest taka piękna obietnica, wiecie. Ja te obietnice to są moim skarbem. Kiedy przechodzę chmury w moim życiu, kiedy przechodzę trudne chwile, to patrzę ciągle w obietnice i powtarzam je ciągle sobie. I mówię chwała i cytuję te obietnice. To jest moje, Panie. Ja będę czekał, aż te chmury miną, bo przyjdzie radość, przyjdzie słońce. I wiecie, jest taka wspaniała obietnica, Psalm 92 i od 13 wersetu. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni siły świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Kiedyś bałem się starości. Kiedyś tak, kiedy siedziałem w więzieniu, patrzyłem na tych staruszków w parka. Mówię, Boże, tak, nie mówię Boże, teraz, ale mówię, o czym oni myślą? Kurczę, czekają na śmierć. O czym oni tam rozmawiają? I bałem się nawet myśleć o starości. A dzisiaj się cieszę, że już mam 65 lat, że już niedługo będę z Panem. Wiecie, to jest niesamowite, że chrześcijanie nie boi się śmierci. Doskonała miłość wysuwa strach. Kochasz swojego Zbawiciela. Masz z nim tu społeczność i wiesz, dokąd idziesz. Jeśli boisz się śmierci, to sprawdź, czy się nawróciłeś. I ktoś to tam napisał, nie wiem kto. Jeżeli nie jesteś gotów umrzeć, to nie jesteś gotów żyć. I to jest prawda. Czy nie tak? I zobacz, jakiego mamy wspaniałego Pana. On mówi, że jeszcze w starości będziesz w pełni siły. Ci, którzy ufają Panu, zobaczcie, jak patrzę na mężów 90-letnich, a miałem z takimi do czynienia bożymi. Pełni sił, świeżości, służą Panu, energii, wiecie. Wow! Szatan ci będzie mówił, że jesteś staruszek, że to, że do niczego. Nie wierz w kłamstwa. Wierz Słowu Bożemu. Uchwyć się Bożych obietnic i miej je w sercu. I kiedy szatan przychodzi z takimi oskarżeniami, to mówię, precz diable, jestem cudownie stworzony. Jestem Bożą własnością. I te obietnice mu czytuj. Jak Jezus dawał odpór szatanowi? Przez Słowo Boże. Napisano jest. I szatan musiał uciekać. Napisano jest. Najlepszą obroną jest to atak. Ja kiedyś boksowałem i wiem, że wiecie, najlepszą obroną jest atak. Każdy, kto uprawiał sporty walki jakieś, to wie o tym. Że można się zaczaić, niby się wycofujesz, a w pewnym momencie zaatakujesz i przeciwnik jest na deskach. I tak szatanowi mamy dawać odpór. Trzymając się tych Bożych obietnic, jeśli będziesz wierzył i ufał, będziesz to oglądał. Ja wierzę, że jeszcze w starości będę w pełni świ... o ile Jezus wcześniej nie przyjdzie. Amen. Ufajmy Bożym obietnicom, patrzmy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Bo będziemy poddawani różnym próbom, będziemy doświadczani, ale pamiętajcie, to są tylko próby, to są doświadczenia. Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go, co? Miłują. Amen. Jeżeli pozwolicie, otwórzmy nasze Biblię. To słowo, którym chciałem się podzielić, będzie też połączone z tym, co mówił Stasiu. Mianowicie w liście do Hebrajczyków, w 8 rozdziale, Stasiu mówił o tym miejscu, o tej prawdzie, która jest tutaj
którą tutaj znajdujemy, w liście do Hebrajczyków, to jest strona 1304 w Biblii Brytyjskiej, czytamy czytamy o Bożym planie. Jaki Bóg miał plan? I to jest trochę w nawiązaniu tego słowa, tych myśli, które kiedyś, to było 2 tygodnie bodajże, czy 3 tygodnie, kiedy zadałem takie pytanie, czy Bóg się zmienia? Nie wiem, pamiętacie? Czy Bóg się zmienia? I odpowiedź jest, że nie, Bóg się nie zmienia. Słowo Boże mówi, że się nie zmienia. Ale było zadane też pytanie, czy Bóg zmienia zdanie? Czy Bóg zmienia swoje plany? I odpowiedź była wtedy, że tak. I nie wiem, czy pamiętacie, czytaliśmy taki urywek z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału, kiedy Pan Jezus cytuje to, co było w Starym Testamencie, gdzie było powiedziane, to jest w Ewangelii Mateusza 5:38, gdzie Jezus mówi, że słyszeliście, że oko, powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a Jezus wprowadził, można powiedzieć, nowy standard. Dzisiaj chciałbym, tak krótko, to nie będzie jakieś bardzo długie kazanie, ale wierzę, że będzie takie budujące, tak jak dla mnie, kiedy myślę o tym, to po prostu to raduje moje serce. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Pan Bóg podwyższył poprzeczkę? Dlaczego Pan Bóg podwyższył nam wymagania? Bo Pan Jezus mówi później do Izraelitów, ja powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw mój płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim 1 milę, idź z nim i 2. Temu, kto cię prosi, daj mu. Od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Później Jezus mówi o tym, nawiązując do zasad, które mieli Izraelici w Starym Testamencie, później w 43 wersecie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Ja dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Pan Bóg podwyższył nam poprzeczkę? Jak to jest możliwe? To będzie się w wielu rzeczach pokrywało z tym, co Stasiu mówił, ale chciałbym się też pomodlić o to. Drogi Panie, dziękujemy za Twoją mądrość, za to, że Ty znasz nas, Panie. Ty wiesz dokładnie, jak jesteśmy skonstruowani, jak nasz organizm, zarówno ten widzialny, nasze ciało fizyczne, jak i nasze dusze funkcjonują. Ty, Panie, znasz nasze wszystkie potrzeby. Ty dobrze też wiesz, jak bardzo Ciebie potrzebujemy. Panie, modlimy się, abyś mówił do nas, abyś objawiał nam to, co już powiedziałeś w swoim słowie. Jakie to ma znaczenie dla nas? I jak to może pomóc nam żyć każdego dnia? Jak to może pomóc nam kochać, Panie? Jak to może pomóc właśnie uczyć się cierpliwości w naszym życiu, wytrwałości, pokory? Prosimy Cię o to, Panie, w Twoim świętym imieniu.
Amen. W liście do Hebrajczyków w 8 rozdziale czytamy Boży pogląd, widzimy, dlaczego Stary Testament nie był dobry. Dlaczego Stare Przymierze zawodziło? Na czym polegała jego słabość? W liście do Hebrajczyków w 8 rozdziale i od 9 wersetu czytamy: nie takie przymierze, jakie zawarłem, może od 8. Albowiem ganiąc ich, mówi Pan, oto idą dni, że zawrę z Izraelem i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Tutaj Pan Bóg w liście do Hebrajczyków tłumaczy nam, żeby zrozumieć, dlaczego jest problem, w czym jest problem. Problem polega w tym, że Bóg dał Izraelitom przykazania i one były dobre. One były właściwe. One były sprawiedliwe. I tak jak mówiliśmy w zeszłym, czy tam ostatnio, o tym, że one miały chronić ludzi przed tym, żebyśmy nawzajem się nie krzywdzili, żebyśmy się nawzajem nie pozabijali, żebyśmy sobie pomagali. A jeżeli coś się stanie, to żeby była właśnie ta sprawiedliwość w życiu. Żeby człowiek czuł się, no jakoś, jeżeli coś się złego stanie, był też usatysfakcjonowany i żeby nie czuł się właśnie jakiejś niesprawiedliwości czy krzywdy. I powód, dlaczego Bóg miał w planie, oczywiście to wszystko Pan Bóg zaplanował dużo wcześniej. On wiedział, jak bardzo jesteśmy słabi bez Niego. On wie, jak my się zachowujemy, jeżeli nie czujemy się kochani, jeżeli nie mamy poczucia bezpieczeństwa, jeżeli mamy niezaspokojone jakieś potrzeby. I jeżeli ktoś chce sobie przeczytać, nie będziemy teraz czytać, w liście do Rzymian w 7 rozdziale od wersetu 7 do 25 jest opisana nasza natura. Nie będziemy tego teraz czytać, bo to musiało być kolejne kazanie. Ale tam jest opowiedziane o tym, jak my jako ludzie zachowujemy się i jak nasza natura działa w stosunku do przykazań Bożych. W skrócie jest powiedziane to, co chyba też obserwujemy, że ktoś mówi do nas, czegoś nie rób, to w nas pojawia... Niektórzy się uśmiechają. Niektórzy to widzimy. W nas siłę, po prostu, że chcemy zrobić odwrotnie.
zamiast trzymać się, oczywiście no, w pewnym zakresie tam dam, większość przykazań dajemy radę, ale jednak jest w nas ta siła, ten grzech. Apostoł Paweł, kiedy pisze w tym liście do Rzymian, kiedy opisuje, że on chce czynić dobrze, on pragnie czynić dobrze zgodnie z Bożymi przykazaniami, to jednak on używa określenia, że trzyma się go zło. I on definiuje ten problem jako grzech. Nazywa go grzechem. Mówi, że jak chce czynić dobrze, to ten grzech go bierze w niewolę i zmusza go, żeby czynić przeciwnie. I no, to jest taka, taki wstęp, takie miejsce, gdzie on później tłumaczy w następnym rozdziale na temat właśnie mocy działania Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego. I o tym właśnie, że my jako ludzie, że przedmiotem Ewangelii to nie jest, to nie są jakieś, oczywiście no jest nowe przykazanie, jedno, ale to nie są jakieś zbiór nowych przykazań, ale to jest nowe życie, które my dostajemy od Boga. To jest nowa natura. I otwórzmy drugi list do Koryntian, rozdział 5, gdzie znajdujemy niesamowite, można powiedzieć cudowne, wyjaśnienie tego, co Bóg uczynił dla nas, co dzieje się w momencie no, tak zwanego nowego narodzenia, kiedy człowiek, który, no, możemy powiedzieć, przyciśnięty, tak? Kiedy w końcu, bo wszyscy potrzebujemy jakiegoś takiego momentu, takiego punktu, no, bardzo często to może być jakiś kryzys w naszym życiu, że w końcu wołamy do Boga. I w drugim liście do Koryntian, rozdział 5, to jest strona 1247, od wersetu 14, właśnie przeczytałem bardzo ciekawy urywek, który bardzo lubię. Od wersetu 14 czytamy, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden umarł za wszystkich, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Tutaj czytamy o tym, że Jezus umarł dla nas, że Jezus umarł za nas i że my możemy potraktować nasze życie jako uwolnieni od tego życia, od tego świata, w którym żyjemy. I że możemy żyć dla Boga. I tutaj to jest kolejny taki etap, kiedy człowiek rodzi się na nowo, otrzymuje Ducha Świętego w swoim życiu, zostaje, tu też nie będziemy mówić o kilkudziesięciu rzeczach, które Bóg czyni w momencie nowego narodzenia. To jest to, że człowiek zostaje Bożym dzieckiem. To jest to, że człowiek zostaje usprawiedliwiony. Czyli ma przed Panem Bogiem taki status, taki stan, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. To jest to, że Bóg czyni nas w swoich oczach świętymi. I w liście do Hebrajczyków jest, czytamy też, że w Jego oczach jesteśmy doskonałymi. To na pewno będziemy omawiać też i omawiamy na szkole biblijnej, gdzie mówimy o tych wszystkich rzeczach.
Nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Co to znaczy, że nikogo nie znamy według ciała? To znaczy, że jeżeli znam kogoś, kto był, miał jakieś straszne życie, kto był może właśnie, nie wiem, nie prowadził się dobrze, to my nie znamy tego człowieka jako tego, kim on był kiedyś. My nie znamy go, nie znamy tej osoby, na przykład nie Dawida Wilkersona, tylko jak się nazywał ten Nicky Cruz. Czyli nie znamy tego Nickiego Cruza jako Nickiego Cruza, ale znamy go jako nowe stworzenie. To jest, i tutaj niesamowite jest to, że w języku greckim to słowo nowe są dwa różne słowa na określenie, że coś jest nowe. Jedno to jest słowo, które mówi o tym, że mam, powiedzmy, jakiegoś Fiata 125P, tak, i kupuję sobie nowego Fiata 125P. Taki sam, ale tego samego rodzaju. Ale jest inne słowo na coś, można powiedzieć, coś całkiem nowego. I to jest słowo, które można powiedzieć, że coś no, jest nowe, ale ma nową jakość. To jest tak jak, nie wiem, miałbym na przykład Trabanta czy małego Fiata, a kupuję czy dostaję całkiem nowego na przykład Mercedesa. Tak? I to słowo właśnie, że jesteśmy nowymi stworzeniami, to jest to, że my mamy całkiem nowe życie. My mamy całkiem nowe pragnienia. Myślę, Stasiu, że to ty mówiłeś o tym, że twoi starzy przyjaciele nie mogli cię poznać. Że pytali się, gdzie ten Staszek? Co się z nim stało? Prawda? I to jest to, że my stajemy się nowym człowiekiem, że stare rzeczy przeminęły. Ich nie ma już w naszym życiu. Że ja mam nowe pragnienia, nowe cele. I wszystko to, co Bóg czyni w naszym życiu, jest nowe. I później w wersecie 18 czytamy, że wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. To, co dzieje się w naszym życiu, to nowe narodzenie, to nie jest w żadnej mierze moje dzieło. Moja decyzja tak, to musi być moja decyzja. Ja muszę usłyszeć Ewangelię i powiedzieć tak, Panie, ja chcę, żebyś Ty zmienił moje serce, żebyś zmienił moje życie, żebyś zbawił moją duszę. To wszystko robi Bóg od początku do końca. I w Księdze Kaznodziei Salomona czytamy bodajże 7,20, że jeśli Bóg coś czyni, to czyni to na wieki, czyni to na zawsze. Jeżeli On zmienia nasze życie, to jest to zmiana już nie do odwrócenia. I czytamy dalej, że On pojednał nas z sobą przez Chrystusa. I poruczył nam służbę pojednania. Bóg nas pojednał ze sobą. Uczynił nas jednym organizmem, jedną rodziną. Nie jesteśmy, nie wiem, jakąś inną rodziną. Jesteśmy tą jedną, Bożą rodziną. Dlatego jesteśmy nazywani Bożymi dziećmi. I poruczył nam służbę pojednania. W nowym życiu to nie jest tak, że Bóg nas zbawił i nie mamy nic do roboty. W pewnym sensie tak. Bóg uczynił to dzieło odkupienia, przemiany, nowego narodzenia, ale mamy też, no, można powiedzieć, że pełne ręce roboty. I oczywiście to nie jest nasza praca też, ale to Bóg działa w nas i przez nas. I to jest służba
pojednania, ponieważ ludzie potrzebują pojednania. Widzimy, że w tym świecie jest wiele podziałów, antagonizmów, braku jedności i bardzo często te różnice wzmagają się do tego stopnia, że ludzie walczą ze sobą, że ludzie prowadzą wojny ze sobą. Bóg chce, abyśmy byli właśnie pojednani z Nim i żeby inni ludzie też mogli doświadczyć pojednania z Bogiem. I w dalszym wersecie czytamy, to znaczy, co to znaczy, że Bóg nas pojednał ze sobą? To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Bóg nie policzył nam naszych upadków. On nie zauważył naszych upadków. On widział nasze upadki. On widzi to. Ale on ich nam nie przypisuje. On traktuje nas jako ci, którzy jak gdyby nigdy nie zgrzeszyli. To znaczy właśnie, że on nam tego nie policzy. On nam nie przypisuje tego. On nie chce, żebyśmy w naszym życiu koncentrowali się na naszych upadkach, na naszych słabościach, na naszych grzechach. Ale żebyśmy, i za chwilę zobaczymy, na czym możemy się koncentrować w naszym życiu. Nie zaliczając im, czyli całemu światu ich upadków, czyli również nam, powierzy nam słowo pojednania. I później jest w wersecie 20 powiedziane dlatego właśnie w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał i mówił, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To jest nasze słowo. To jest to, co mamy w naszych sercach. To jest to, do czego zachęcamy ludzi. Bóg ma otwarte ręce i czeka na każdego człowieka. I prosimy nawet. Mówimy, zachęcamy, zrób to, bo warto. I On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Ponieważ to nie jest tak, że Bóg widział nasze upadki, grzechy i powiedział, no dobra, nie ma sprawy, jakoś to zamieciemy pod dywan, spróbujemy, tak, wiesz, pogódźmy się. Ja tego nie zauważę. Nie. Z Panem Bogiem tak się nie da. On jest wierny i sprawiedliwy i bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. I dlatego On musiał właśnie uczynić Chrystusa, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim mogli stać się sprawiedliwością Bożą. Abyśmy mogli mieć tą Bożą przypisaną sprawiedliwość. To nie jest tak, że my już jesteśmy doskonali. Nie, mamy grzeszną naturę, ale mamy Bożą przypisaną sprawiedliwość. Bóg mówi, jesteś święty. Ja cię oczyściłem, ja cię obmyłem i uczyniłem cię moim dzieckiem. Posadziłem cię w okręgach niebieskich, w liście do Efezjan 2:6. W liście do Kolosan czytamy o tym, że Bóg nas wyrwał z jednego świata i przeniósł do innego świata. To jest to, co Bóg uczynił w naszym życiu i z czego możemy korzystać, z czego chcemy korzystać. I to ten werset, o którym, który Stasiu czytał,
że dzięki życiu z Bogiem, w oparciu o Boże obietnice, możemy mieć Bożą naturę. Stajemy się uczestnikami boskiej natury. Uczymy się, stajemy się coraz bardziej do Niego podobni. Stajemy się taki jak On. I otwórzmy na zakończenie jeszcze jeden urywek, który już czytaliśmy w zeszłym, czy tam dwa tygodnie temu, czy trzy. To jest trzeci rozdział, kartkę wcześniej, listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł porównuje właśnie, jak, na czym polega służba w Starym Przymierzu i na czym polega nasza służba w Nowym Przymierzu. Tak, polega na łasce, ale zobaczmy, co tu jest napisane, co tu apostoł Paweł nam tłumaczy, nam wyjaśnia. Trzeci rozdział drugiego listu do Koryntian od wersetu czwartego. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Tutaj apostoł Paweł też nie zapomina podkreślić, że to wszystko, co dzieje się w naszym życiu, to jest Boże dzieło. To jest Jego działanie, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś odżywia. I to jest odpowiedź na pytanie zadane na początku. Dlaczego Bóg tak wysoko podniósł nam poprzeczkę? Ponieważ w Nowym Przymierzu mamy Jego ducha, mamy Jego życie. I tutaj jest powiedziane, że nie litery. Tutaj przeczytajmy kawałek dalej, bo jest powiedziane, jak to było w czasie Starego Przymierza. I wrócimy za chwilę. Na czym polegała służba litery? Generalnie myślę, że chodzi o to właśnie, że to jest mówienie ludziom, co jest właściwe. Tak? Co mówi zakon? Co mówią Boże przykazania? Ale nie czytaliśmy tego rozdziału. Właśnie Boże przykazania, a dokładnie grzech, który w nas mieszka, używa rzeczy dobrej, czyli zakonu, aby nas zniewalać. Abyśmy się źle czuli. Człowiek, który wie, że czegoś nie jest w stanie wypełnić, po prostu nie czuje się dobrze. Bo wie, że zawodzi. Bo wie, że nie można na nim polegać. Bo wiem, że coś planowałem i znowu mi nie wyszło. To jest, to by była służba właśnie pod Starym Zakonem, gdybyśmy musieli tak żyć. Na szczęście my jako poganie, tak według ciała, nie jesteśmy, właśnie nie dostaliśmy zakonu. Mamy tylko to nowe przykazanie, które Jezus dał. I czytamy, jeśli wtedy służba śmierci, to jest siódmy werset trzeciego rozdziału drugiego listu do Koryntian, jeśli wtedy służba śmierci. On mówi, że to była służba, której efektem, rezultatem było śmierć. Po prostu ludzie byli pozbawiani nadziei. Bo to pozbawia nadziei, pozbawia siły. Kiedy ktoś nie ma siły, energii do tego, żeby robić coś dobrze, ale nie robi. Bo taką mamy naturę, właśnie naszą ludzką, grzeszną naturę. I ta służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego. Mojżesz, tam dalej czytamy, kiedy schodził z góry, kiedy otrzymał przykazania od Boga, jego twarz jaśniała.
ponieważ to była Boża mądrość, ponieważ tym jest, tym było życie. Ponieważ gdyby nie te przykazania, to ludzie w ogóle nie wiadomo, jak żyć na tym świecie. Tak często się dzieje. Ale, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje chwałę służba sprawiedliwości. Stary Testament nie mógł tylko powiedzieć, tak jak zakon, tak jak prawo mówi, może tylko powiedzieć, czy zgrzeszyłeś, czy już zgrzeszyłeś, czy nie zgrzeszyłeś. Jeśli zgrzeszyłeś, jesteś potępiony. Tak? Jeśli łamiemy jakieś prawo, jest policjant, widzi, że złamaliśmy prawo, no może nam okazać łaskę, tak? Albo miłosierdzie. Nie zauważyć tego. Ale często jest, często bywa, tak? Jest tam lizak, kogut, po prostu pan zjedzie. To jest służba potępienia. Nikt się, wiemy, tak, że zrobiliśmy coś złego, że przeszliśmy na czerwone, że komuś zajechaliśmy drogę, że w kogoś wjechaliśmy. To wiemy. I no, to nie sprawia, że czujemy się dobrze. Ale czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości albo usprawiedliwiania. To, co my ludziom mówimy, to jest to, że Bóg przyszedł nas usprawiedliwić. W Ewangelii Jana 3,16 czy 17 Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus nie przyszedł świat potępić, ale przyszedł nas usprawiedliwić. Przyszedł nas oblec swoją sprawiedliwością. Przyszedł nas oblec swoją świętością, swoją doskonałością. I to jest coś, co podnosi ludzi na duchu. To jest coś, co sprawia, że my możemy żyć. Że tak, nawet jeśli zrobię coś źle, to się nie potępiam. Mówimy, że uczę się dawać sobie łaskę w tej sytuacji. Nawet jeśli zawiodę, uczę się przyjmować łaskę. I kiedy nauczę się przyjmować łaskę dla siebie, kiedy się nie potępiam, kiedy się nie biczuję, jak jestem niegodziwy i zły, wtedy też mogę dawać łaskę innym. Wtedy też uczę się okazywać właśnie innym przebaczenie i to, że jakoś będzie, poradzimy sobie, no tak, coś tam się stukło, ale dobra, choć spróbujemy to posklejać, może jakiś coś z tym zrobić. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśniej chwale to, co trwa. I tu zaczyna się właśnie kolejny taki krok, że mając więc taką nadzieję, mając wiedząc to, bardzo śmiało sobie poczynamy. Nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, gdy synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać, lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego, przy czytaniu Starego Przymierza, ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta,
A Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam jest wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Kiedy wywyższamy Boga w naszym życiu, kiedy patrzymy na Niego, na to, co zrobił dla nas, to, że opuścił niebo, stał się jednym z nas po to, żeby zapłacić nasze długi, to łamie nasze serca. To łamie moje serce i się zastanawiam właśnie, Panie, jak bardzo Ty musisz nas kochać, jak bardzo Tobie musi na nas zależeć, jak wielką cenę chciałeś zapłacić. Śpiewamy taką piosenkę, jak wielką cenę przyszło Ci zapłacić, żebyśmy mogli być uwolnieni właśnie od potępienia, żebyśmy mogli być uwolnieni od zakonu, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli się wspierać. Więc ta służba ducha polega na właśnie dodawaniu nadziei, na podnoszeniu, na wspieraniu, na pomaganiu sobie nawzajem. Tego potrzebujemy. I kiedy tak robimy, to wtedy jesteśmy mocni. Wtedy jesteśmy niezwyciężeni. Wtedy mamy siłę do tego, żeby iść do przodu. Wtedy mamy moc do tego, żeby patrzeć właśnie na Boga z nadzieją. I myślę, że to jest najwspanialsza rzecz, jaką możemy robić, kiedy właśnie nie koncentrujemy się ani na zakonie, ani na naszej grzesznej naturze. Oczywiście modlimy się o to, powierzamy to Panu. Pan mówi, żeby w swoim słowie o nic się nie martwić, nic nie troszczyć, ale żeby wszystko Jemu powierzać. A On sobie z tym jakoś poradzi. A On da rozwiązanie. On ma rozwiązanie na wszystkie nasze bolączki, wszystkie nasze sprawy i On ma też wspaniały plan na nasze życie, najlepszy. I to jest właśnie nasza Ewangelia, którą się dzielimy, którą chcemy przekazać ludziom, że jest Bóg, który Cię kocha, który ma wspaniały plan na Twoje życie. I myślę, że jest to najlepsza rzecz, jaką możemy robić. To jest rzecz, którą Pan Bóg, nasz Stwórca, widział, że potrzebujemy właśnie być usprawiedliwieni, że potrzebujemy być otoczeni właśnie Jego troską, że dał nam Kościół, ciało Chrystusa, gdzie możemy przebywać, gdzie możemy nawzajem się wspierać, uczyć, budować. I to będziemy dzięki Bożej łasce tak w tym trwać. Amen? Amen. Amen. Pomódlmy się. Drogi Panie, dziękujemy Tobie za to, co uczyniłeś dla nas, za to, jak wielka jest Twoja miłość, Panie. Ty, Panie, uczyniłeś tak wiele już dla nas i mówisz, jak wiele rzeczy jeszcze czynisz dla nas, jak wiele wspaniałych rzeczy jeszcze jest przed nami. Panie, dziękujemy Ci, że możemy Tobie ufać, że możemy na Ciebie patrzeć, że możemy Tobie powierzać, Panie, nasze wszystkie sprawy. Dziękujemy, że kiedy powierzamy Tobie, Panie, to Ty żadnej z tych rzeczy nie mówisz, że o, to mnie nie interesuje, o, niestety z tym nie mogę Ci pomóc, że Ty pomagasz nam w każdej sprawie. Dziękujemy Tobie, Panie, chcemy Cię wywyższać, uwielbiać, modlimy się, abyś pomógł, abyś zapieczętował te słowa w naszych sercach, abyśmy mogli, aby one były właśnie w nas tą nadzieją, tą obietnicą, Panie, od Ciebie, że Ty wszystko wyprostujesz, Ty wszystko wygładzisz, Ty wszystko doprowadzisz do doskonałości, Panie. Dziękujemy Tobie, modlimy się, Panie, o to w Twoim imieniu. Amen. Amen.